Siemaneczko, jest Pytem Games. Witam was. Grzy. Mamy sklep. Lecimy dalej. Przyszła zima. Śnieg oczywiście jest. Widzicie, pięknie. Wszystko. Idziemy sobie do naszej gimbrownicy. Cała jeszcze jedna butelka. Będziemy mieć cztery butelki gimbro mieli ogólnie. Gimbro alkohol będziemy tak sprzedania mieli. Więc bardzo się cieszę. Więc nie jest tak źle. Czy godzinkę czasu trzeba poświęcić na to, żeby się wszystko ogarnęło. Zobaczmy, jak to wygląda z zwierzętami. Dobra, miałem jajeczka. Miałem jajeczka, zobaczmy, jak to wygląda z paszą. Nowoki tutaj i tutaj moje duże cienie. Będziemy musieli kupić 2-3 łoki paszy. Dobra, spoko. Bo jak już pewnie jest. No właśnie, 36%. Dobra, idziemy sprzedać jeszcze wewnę. Pełno chyba na pediatrze się sprzedawało, tego co pamiętam. Więc tam sobie idziemy, bo sprzedajemy wszystko co się da. No, po prostu żeby jakoś tutaj fajnie wszystko zbierać pieniądze na zaręczyny. Kartę mi sprzedawałaś, kupowałaś wełnę, skupiwałaś. Tutaj jest cena za wełnę, będzie inne. Nowe pieniądze, bardzo nowe pieniądze. Mógłbym rzec. Na te dwa baraki trzeba sprzedać, bo to nie ma sensu ich trzymać. Alkohol wszystko idzie do naszej Lubej. Więc tam się na pewno wszystko nam przyda. Dobra. I zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało. No i dobra, mamy tu ostatnią tą. Zacie nie kupiliśmy, więc będziemy musieli jeszcze kupić zacie. Nie ta, tak przepraszam. Fama Tadeusza. I ogarniamy temat. Kolkin niezły zabór. Pohandlujmy. Sprzedaj i sprzedaj, dobra, 1500 mamy. Z tego tym się kojarzy. A dobrze mi się kojarzy. Pokładamy. O dobrze, tak, 4000 pieniędzy mieli, to by było mnie. Jeden zacie, wytkowy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, myślę, że to będzie dobrze. Więc kupujemy jeszcze jedną mimbrownię, no bo musimy kupić. Do tego kupimy zacie. Tytoń. Czy bardziej by się tytoń przydał? Nie, chyba zacie. Mamy mimbrownicę, więc musimy to zrobić na mimbrownicy. W tym momencie zrobić dużo pieniędzy. Więc można powiedzieć jedną, częściowo już mamy to jakoś tam ogarnięte. To takie tam mamy. Możemy sobie trochę rzucić naszym zwierzętom. Tu dużo nie jest, ale czy coś. Dobra, zaogarnąłem troszkę przed można powiedzieć nagrywaniem, czyli ogarnąłem sobie drzewo, uwoliłem, czy raz po prostu je pociąć, więc musimy się jakie będzie się wziąć w rękę. No i musimy je pościnać po prostu. Obkorować i wszystko. Trochę tego jest. Tyk. A tyk. Tyk. A tu nie jest to, dobra? Spoko. Tu jeszcze jedno jest. Czy już wszystko? Nie, ale wszystko. Dobra. Stop. Ok.
Ile mamy? 12, dobra. No teraz na ten moment starczy. Zaraz weźmiemy sobie trochę wody. Na dzisiaj będę te limbowni, żeby trochę ogarnąć. Czekajcie, tak. Pewnie daleko. Pewnie daleko będzie git. Tutaj musimy, tutaj nie musimy na lewo, tutaj musimy tylko dolać. Dodać opał. I proszę Państwa, musimy wziąć. Czekajcie, a czy mogę to zrobić? Czy nie mogę to zrobić? Znaczy, bułkowy. Czternaście godzin będzie git. Tak to mamy schować chyba. Tego co mi się kojarzy, więc jeszcze siekierkę będziemy drugi raz. Zetniemy następne drzewo. Dzisiaj będziemy tylko typowo bimbe. Cię będziemy oganiać cały czas bimbe, bimbe, bimbe. No po prostu zarobić. Tego co mi się zdaje, to nie z bimbo najlepsze pieniądze są. Więc teraz trzeba tak lepiej to oganiać. Jakby te 4000 zarobić, no bo bimbe robnie, to myślę, że będzie git. No dorzucimy nam tego drzewa. Mam tego, tego. Jeszcze bym miał mi drzewo i będzie miodzio. Bodaj. I jeszcze jeden za ciebie dobra. A. 17 godzin plus 17 godzin to dobra. Jest git. Wody powinno mi starczyć, bo butelka na jedną ten. Tak. Zdanie możemy iść kupić butelki, które są wymagane. Poczekajcie, czy byśmy może nie kupili w naszej lubie, bo może byśmy mieli taniej. Bo co zapomniałem kupić. Dobra, mi butelki i będzie git. Masz butelki? Masz. Dobra, jest git. 54 mam jeszcze. Pieniędzy, za dużo już nie nabuchamy nic. Niestety. Siebie wstykamy z pieniędzy dość sporo. Nie, nie pohandlujmy, tylko chciałem. Butelka wódki, miód, grzyba, miód. Dobra. Wzięła tadzik w kurzy. Nic więcej nie ogarnię. Chyba więcej na razie nic nie mam do sprzedania. Powiem tak, podejrzewam, że muszę sobie tak zrobić, że przyjmiem, pewnie przyjmę sobie wszystko do wiosny, w późniejszym czasie. I prawdopodobnie będę oscylował w tym, żeby po prostu... O, cyk, cyk, magii. Żeby po prostu... zabić jak pieniędzy trochę, żeby nie było jakaś monotonia, jak teraz jest. To myślę, że jest trochę monotonia z tym wszystkim. Dobra, jeszcze podmieniam sobie patyki. Patyki, ważna rzecz. Pyk, pyk. No, pyk. Dałoby się trochę tych drzewek pozasadzać, żeby pasowało. Ogólnie. Ogólnie mamy tylko jedno, a jeszcze idziemy zaraz jedną rzecz zrobić. Pamięci, bo mamy jedno zadanie o przewijaniu. Dostałem jakieś zadanie, idź do księdza. Więc musimy iść do księdza. Nie już te choinki. Pewnie te choinki, czy tam... Fajnie, to nie było do obijania.
On tego nie chciał. Dobra. Jak ksiądz? Dobra, tego to nie chcę. Pogadamy. Piwo, tam czerwony jest smażone obrączki 1000. Aha, dobra, spoko. Ja trochę będzie oglądać wszystko. Te co nieco. Czekaj, gdzie ten grup naszych rodziców był? Kuźwa, nie pamiętam już. Tutaj. Żadnej interakcji nie ma. Tu coś jest, ale nie wiem o co chodzi. Ale mogę sobie drzewo uciąć. Bo zajmie się. Dobra. Lecimy na gospodarstwo. Tak. A, raczej nie będziemy mieli nic roboty takiej. To ta muczka. Mogę cię w końcu wydoić, czy jednak jeszcze nie. Kurwa, musi na boksie być. Za dwa noce w boksie i kurwa górno z tego jest. Dobra. Nie wnikam w to, jak to wychodzi. Szczerze? Chyba przewiniemy czas. Bo nie ma co tak zbytnio robić. 12 godzin. Więcej. Wiecie, trochę tej monotonii trochę zeszło. Musimy zarobić nasze pieniądze. Nie wiem, kam musieli w ogóle sprzedać zwierzęta teraz, na razie. Bo za dużo wziąłem, trochę za bardzo pogmatwałem z tym wszystkim w tej grze. Więc muszę trochę się wziąć inaczej. Nawet ja bym zaczynał od nowa grać, w ogóle inaczej bym zaczął grać w tą grę. To by było lepsze, wiadomo, Dytion i właśnie Bimber na początku. Zwierzęta pewnie bym sami nie rzedł, a tak niestety te zwierzęta. Mamy kontakty na PGR-ze. A ty nie wiem, takie coś w ogóle jest. Szczerze mówiąc. A co mogę skurwa, a co ma mi się zepsuć? Co mam, co może być zepsuć, jak chyba nic nie mam. Ogólnie. Tak. Czekajcie, mnie zastanawia jedna rzecz. Budowanie, elektryka. Nie elektryka, nie w ten sposób. Tylko chciałem wziąć inne. Dynamik, nie wyłącznik główny. Przejść z łomu. Czyli... Słup, 20 desek, 40 słup, moje narzewka. No to będzie trochę pokombinować z tym, żeby zarobić na to. Dobra, weź te butelki. I weź te butelki. No teraz to chociaż coś z tego może będzie. Dobra, tak, trochę złu mamy. Mam użyć mi tego drzewa jeszcze. Potwierdź, dobra. Czekajcie, jeszcze raz. Co muszę mieć do tego? Do słupa. 4 złomu, 20 desek. Do wyłącznika muszę mieć tylko złom. Dobra. Złom wystarczająco. Wyłącznik nie możemy gdzieś przy domu zrobić najlepiej. Więc tak trzeba zrobić. Wyłącznik główny. Muszę mi myteczek wziąć, tylko młoteczek chciałam. Nie mam tutaj przy sobie. Muszę mieć myteczek. Powoli będziemy sobie tylko mnie samą, można powiedzieć, w pewnym sensie ciągnąć. Powiedziałam młotek. Młotek mam przy... Ślepy człowieku, masz młotek przy tym i patrzysz. Nie wiadomo na co. Dobra.
Dobra, tu już jest pociągnięte, dobra, git jest. Do tego, muszę mieć inne złomu jeszcze raz. Sup, 24 złomu i jedna żarówka. Żarówkę mam. A nie mam złomu. Nie mam teraz... Nie mam złomu, proszę Państwa, i nie mam desek. Deski też jest pół biedy, bo sobie zaraz drzewo retnę i będę miał deski, a nie mam złomu. Jeszcze najważniejsze, muszę kupić paszy dla naszych zwierząt. No, musimy jakieś trazacie kupić znowu, żeby to się robiło. I znowu wracamy do punktu wyjścia. Tak można powiedzieć. Zielony jest organem coś innego, a będzie się cały czas backendził, co nie? To już będzie troszeczkę słabnie, trochę lepiej. Więc tak, wiele leków już, na pewno wiele leków. Tak, lej wodę, dodaj zaciep właśnie, tutaj też wodę trzeba dodać, to jest na dalej, dobra, cyk, a my tak, 14 i mamy zaciep następny. I tutaj jest 15, dobra, git. Jest miodzio. Idziemy sobie teraz kupić tak siano i pasz na naszych zwierząt. Bo musimy kupić. Witam cię, mój przyjacielu. No co ja potrzebuję? Potrzebuję siana. Potrzebuje się na tym momencie i potrzebuje paszy. Aha, nigdy nie wciśnie, zajebiście. Dobra. Szemko sobie ułożymy. Paszy na mnie naszym burkowi. Będzie git. Cyk. Nie powiem, że jaki punkt jest łup, ale jest. Tragedii w sumie nie ma. Tak, jeden wojek tu. Jestem tak mocno obładowany? Nie. Tak, sprzedaj mi jajka na tataku, na PGR-ze, przepraszam. Może troszkę pieniędzy będzie. Z tego biznesu takiego skromnego, ale zawsze. No, może pan groszy więcej. Coś mógłbym od ciebie kupić tytoń 84. O kurna mać. Drogi masz biznes. Drogi kurianku, masz drogi biznes. Coś chciałem wziąć? Mam pomyśleć teraz. A, jeszcze raz do tego. Naszego wydającego paszę. By zakupić jeszcze to nieco. Paszy naszych zwierząt. I tak, musimy wziąć teraz parę worków paszy. Czemu to jest to taki niby słaby teraz? Bo teraz za dużo nic od ciebie nie wezmę teraz w tym momencie. Złomu nie kupię. Ale mi nie wyjdzie. No ma, to będzie mogła, nie? A nie, nie wiem, to kupię. Szynkę sobie kupię. Zbę szyneczkę wziąć. Szynka gotowa na... Kurma, to się nie zmieści.
No tak, bo się masz nie środę ze sama przecież kurwa patrzy. To ja się kurwa dziwię, co nie? Nie, nie myślę o tym dzisiaj. Pod tym względem. Mogę jest 27 marca, tak tu nagrywam. A to jest bodajże na 1, 31 marca. Jestem 4 dni do przodu z nagrywkami. Więc ja się bardzo cieszę z tego powodu, że mi się tak fajnie to wszystko udaje. Wyrabiam się jakąś miarę. Albo jak będzie naputowany. Tak, tego tu już w czasie wyzbyć. Czekajcie, jak ja chcesz nikogo gotowany zrobić, czy cokolwiek. Gotuj. Mięso. Trzy sztuki, musimy mieć trzy sztuki mięsa. Zacień ziemniaczany. Zacień z obca. Najpierw trzeba zrobić przepis. O, zacień gotowy. Ziemniaczany. 20 ziemniaków muszę mieć pod takie coś. Dobra. To jest do zamienia. To jest do zabijania, ale dobrze, tak, musimy nadać sobie trochę tego upału. Nas tutaj zbytnio nie obciąża, bo... No i teraz co, idziemy na ten zalesie, musimy kupić nieszczęsny zbom, chyba bodajże. Właśnie DZ4 zbom, bo nie na żarówkę, dobra. Ale ten zbom, bo deski to jeszcze może zrobimy, jak nie dokupię zaraz deski, tak samo. Tego gościa pohandlujmy. 20 desek. 20 desek. Żarówka gdzieś tam mam. Chuj tam, na pewno ci sam może jedną żarówkę wezmę. Nie, czekajcie, bo zombie nie stać. Może mnie? To jest moja jedna żarówka, dobra. Wszystko jest git. A jest wszystko git. Żarówka gdzieś tam jest. U mnie w domu. Zaraz sobie to wszystko ogarnę. Chciałbym sobie gdzieś tutaj postawimy. Nie wiem, w tym garażu. W zadaszeniu całym. Będziemy patrzeć na pewno gdzie. Ja teraz schowałem żarówkę. Tutaj, dobra, jest git. Co takiego oświetlić tutaj? To wszystko. Myślę, żeby to nawet fajnie tutaj było dać tu. Teraz będę są cudowy bardziej przy cudowy trzeba postawić, chyba. Przy cudowy państwo, czy państwa trzeba postawić. To będzie chyba najlepsze, co może być. Tylko teraz tak, bo nie widzę, jak ona tu by była. Dobra. Jak kurwa nie z tego wybudować? Dobra, mamy prąd statycznie. No i musimy już teraz sobie pociągnąć instalację, czyli tak co odskąd? To kurwa teraz zrobić. Czekajcie, tak. Coś tutaj mi... Jeszcze sekundę. Trzeba się nauczyć. Zamontuj. Biorę, zamontuj. A, tu się jest. Normalnie, dobra. Cyk. Ej, kurwa, już dobrze zwalił. Ten słup. No,
Tak będziemy mogli sobie tak wziąć. Gdzie git? No, elegancko to mniej więcej mi chodziło. Dobra, przekiwamy się zwierzęta jako tak ogarnięte. Przekiwamy się teraz od tego dnia, bo kasy nie mamy i musimy zarobić teraz pieniążki na badę jakąś. Widzicie, na ten zaręczyny, co mamy na ten cały. I mi się robi dobrze. Dobra. 30 jest git. Dobra. A teraz, no, żarówki też będzie być przecież. Pociągnę już tutaj elektrykę całą. Ale to co popło. Tej lampy. Moje wnięcie. Czekajcie, ja jeszcze chciałem zobaczyć jedną rzecz. Sub z lampą, tylko tak. Teraz wezmę ten... Mógł sobie tak zrobić. O! Na tym wiedziałem, że tak jest. Wyłączam. No właśnie, automatycznie trochę oświetla. Więc jaśnie. Ej, no to dobrze jest. To mi się podoba. Upasienie, wszystko jakoś tam nie jest. Chłopcy na ziemię odkładam, bo taka futa, żebym miała. O kurwa, motelek miał. Godzina jest która? Dobra. To musimy kupić buteleczki. Daj mi butelki. Puste. Zada ciebie butę. Skołgane sobie to od tego. Że tak to powiem za jego bimbo. Tak, weź się napić na pewno. Dobra. Tego nie wzięliśmy, tego nie wzięliśmy, dobra. Panu Tadeusza. Robimy nawrotkę i bierzemy przynajmniej wszystko, co jest. Ja też się cieszę, że cię widzę. Dobra, sprzedajemy. Butelka, nie butelka, tu. Fyk. Tu już powiem szczerze, to są zajebiste pieniądze. Piszcie co chcecie, ale to są zajebiste pieniądze. Z tej budki, z tego. Zajebiste. Idziemy na tak. Mamy bank trzeba kupić naszym zwierzętom. Ja, no chyba będziemy zaraz pewnie jeszcze dawać, tak? Pohandluję z tobą. Panie kochany, chyba jest mi potrzebna pasza. 30 łotków. Coś nie będzie? Więcej, no nie wyjdzie, więc no zajebiście. Dobra. No mówię, no fajnie, tak jeszcze jest odpowiednio postawić, będzie zajebiście. Ważnie, 10 łoków jeszcze paszy. A
Kasy parze kupiłem. W toku. Dobra. Paszy nic nie zabierę. Czy 305 tego zostało. Nie zostało tylko jedna rzecz. Bo chciałem postawić, jak się już mam ciągnąć ten prąd, chciałbym pociągnąć jeszcze ku domu. Na jakiej zasadzie mogę pociągnąć do domu teraz? Jeden zoom, jedna żarówka. Jeden zoom, jedna żarówka. I włącznik. Jeden zoom, dobra. A, czyli spoko. No to nie, jakoś nie jest dzisiaj dużo tego wszystkiego. Jeden zoom, jedna żarówka. Zrobię sobie rzadki to od razu, jeśli się uda. Daj mi trochę zoomu. To bardzo, 8 sztuk. Zoomu. Jeżeli jedna żarówka, no zajebiście. Zdumać potrzebne. Poczekaj, na dzień to jest to. Rozmiń. Dobra. Czekajcie, jakieś to było, czy wyskoczyło. No bądź wędkę, by głodu i machewkę, zdobyć botykę. Uprzątnij farmę. No dobra. To chociaż to jedno pomieszczenie sobie jeszcze zrobimy. Pokój. Do tego domu. Urządniemy i tyle. Będzie git. Teraz tak. Elektryka. No i tutaj teraz było git. No i teraz musimy podejść teraz do rozdzielni naszej. Zobaczyliście. O, teraz to tak, teraz stała się trochę jasność powiedzieć. Nieźle, dobra. Przedłużam odcinka, w dzisiejszym odcinku było na tyle, jeśli taki już nie wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego odcinka, na razie, cześć.